taka czerwona klamka, jest? Tak, jest kropeczka czerwona. Jest czerwona klamka. Dzień dobry Państwu, witam. Tutaj Słowianin, Sławomir Ziębiński. Jesteśmy na terenie słowiańskim. Medjugorje! Przylecieliśmy wczoraj. Tutaj stoi tam samolot i to jest nasz apartament. No nie ten taki zrujnowany, tylko następny. I tam my sobie mieszkamy. My se. Mamy apartamenta. Tutaj jest nasza koleżanka. Może się przedstaw. Witam. To ja. Słowianka. No, przedstaw się. Kandydatka. Przyjechaliśmy tutaj. Ale kandydatka, powiedz. Sławomir, ja będę wiedziała, co ja mam mówić. Przyjechaliśmy tu do Medjugorje. Ale głośno. Sławomir miał marzenie, żeby przyjechać na 18. Były drogie bilety, ale się udało nam na szczęście kupić tanio do Podgolicy. Wczoraj mieliśmy trochę cyrków, co? Bo się okazało, że kiedy wypożyczacie samochód, to pamiętajcie, że nie wystarczy mieć na mailu umowę. Nie, papier trzeba. Musi mieć tutaj papier. Bo policjanci żądali papieru. Ale więc... musisz pieczątkę, że granicę przekraczasz. Pieczątkę musisz mieć na papierze, bo to jest, chociaż naród jest jeden, bo Bośnia, Hercegowina, Serbia i Czarnogóra to jest jeden naród. Wszyscy mówią serbskim językiem. O. Ale jedni tam kiedyś ich podzielili. Więc my wszystkim żeśmy tu obwieszczali, że oni są braćmi i powinni być razem. I granicę trzeba rozebrać. Tak. I wczoraj, jak już wróciliśmy na granicy, to już siedzieli razem. Ale bo nas nie puścili, powiedz. Bo pierwszy raz nas nie puścili. Bo mieliśmy papiera na samochód. Papieru nie mamy, pieczątki nie mamy. Nie mamy po prostu na dokumentu na papierze. I kiedy wróciliśmy pod wieczór, to już policjanci z Bośni i Hercegowiny i policjanci z Czarnogóry już siedzieli razem, już byli uśmiechnięci, życzliwi do siebie, bo zrozumieli, że są braćmi. Ale ja miałem problem, bo ja musiałem jechać od 11 do 22 do Medjugorje, chociaż to jest tylko 220 km, a ja zrobiłem 350, bo musiałem się wrócić do Podgolnicy. Tak. Także zawdzięczamy idziemy Sławomirowi, dalej. Idziemy. Bo Sławomir prowadził, także fajnie. Tu idziemy teraz, zobaczymy. Idziemy do tego, do tamtego. Idziemy zobaczyć to sanktuarium. Możesz zrobić zbliżenie, umiesz robić zbliżenie, to się robi tutaj tym cynglem. Tu zobacz w prawo i górkę zobaczysz wyżej. Tam ten krzyż. Nie. Aha. Tam na górze. Czy to jest ta góra, Sławomir? To jest właśnie ta góra? Krzyżew jest, to góra, gdzie objawienia się odbywają. Aha. To jest bliżej. Co on mi tu zrobi? No teraz co, nie widzisz dalej, nie widzisz, co ty robisz? Nie naciskasz guzika, niczego. Tu się niczego. Przesuwa. O. Tak? Jest? I gdzie jest góra? No tam góra. Tam u góry, pokaż po górę. Stronie, ale... Górę pokaż. Tam. Dobra, już trzech nie będzie robić. To jest Sławomir, weź to na nie widzimy. Daj. Migotanie jest niezdrowe. Wyłączymy to na razie, bo...